Przechodzimy do punktu z drukiem 230, czyli rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii projektu ordynacji wyborczej w wyborach do rad dzielnic od 1 do 18. Propozycje, tak jak mówiłem, zostały, przepraszam, Państwu przekazane mailowo albo telefonicznie zostały informacje. Przepraszam, ale ja nie dostałem. Czy mógłbym uzyskać tą informację? A i może Pan. No więc proszę cię. Tylko że się Pan nie zgłosił. Teraz się zgłosiłem. No to konsultacje się skończyły 21. No. Także Pan jako mieszkaniec również może się z tym zapoznać, to nie jest tajemnica. To, że ja mówię do radnych, dlatego że radnym zawsze przygotowuję materiały do obradowania. Może Pani mi dać ten Ja myślę, że tak. Pani ma uchwały? Te propozycje. Panie Radorze, mamy jakieś... Panie Piotrze, bardzo Pana proszę. Ale proszę na mnie nie przeczytać. Panu proszę, że Pani mnie nie obraża, tylko już Pani... Panie Piotrze, poprosił Pan, myśli Pan, że którejkolwiek urząd Panu od ręki pewną rzecz zrobi, proszę nam dać chwilę, my mamy porządek obrad. Pan się zachowuje jak szara eminencja. Nagle trzymając tablicę, że tak powiem, w rękach, wydaje się, że Panu normalnie... No bo Pan się zachowuje, jak Pana żadne zasady nie obraża. Przepraszam, kto prowadzi tutaj obrad? Ale ja mnie nie obrażę. To proszę się zachowywać. Pan się zachowuje niekulturalnie, a ja chcę mówić. Pan się zachowuje niekulturalnie, nie żartuje. I proszę Pana, Pan się coś pomylił. Dziękuję bardzo. No nie dziękuję. Proszę Pana. Szanowni Państwo, w tym momencie chciałbym, że tak powiem, otworzyć dyskusję, tak jak mówię, przy czym nie oczekiwałem. Ja Pana ostrzegam, jeszcze raz Pan mnie nie straszy. Tutaj, niech Pan mnie nie straszy. Pan tego pożałuje. Dziękuję, niech Pan mnie nie straszy. Proszę to do protokołu zapisać, że Pan tak, to teraz straszy. Do protokołu zapisać, że Pan mnie straszy. I mi ubliża. Dobrze, dziękuję. Niech się Pan nie śmieje. No okej. Okay. Proszę, otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Pan radny Jarosz. W paragrafie trzecim tam zostało wpisane, że termin zarządza Rada Miasta wraz na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Czy oznacza to, że to będzie w tym samym dniu? W tym samym dniu, bo to jest istotne. Państwo pamiętają, że było i sejmiku wojewódzkiego również, tak? Chyba tak. Myślę, że no tak, bo to jest z przyczyn oszczędnościowych. Myślę, że sejmik to jest tak naprawdę rzecz, która niezależna jest od nas. Jeżeli chodzi o Radę Dzielnicy i Radę Miasta, jest to prezydenta, jest to uzasadnione i ekonomicznie, i funkcjonalnie, żeby one się odbywały w jednym terminie. Nie powiem, kto był osobą czy grupą wnioskującą, żeby rozdzielić te, że tak powiem, wybory, co było moim zdaniem bezsensownym podrażaniem kosztów i że tak powiem, ograniczyły możliwość głosowania tym radnym, tym mieszkańcom, którzy no, tak naprawdę dwa razy chodzi do głosowania, nie bardzo wiedzieli po co, jak i dlaczego. Proszę bardzo, Pan. Czytam ja jeszcze Pan nie skończył. W paragrafie czwartym jest prawo wybierania do Rady Dzielnicy, czy na prawo wyborcze ma każdy mieszkaniec z miasta, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania danej dzielnicy. I tutaj powstaje problem, co oznacza stale zamieszkuje, czy nie trzeba się zwrócić jednak, żeby to dookreślili. Bo w związku z tym, że no, podjęto decyzję zupełnie nieopatrzną o likwidacji zameldowania. Więc w dalszym ciągu obowiązuje. Do 2016 roku. Tak, ale no, to się kończy w 2016 roku. I co dalej? Czy robimy ordynację do 2016, czy może jednak zażądać, żeby to jakoś zostało dookreślone? Znaczy ja osobiście tutaj w tym temacie nie mam zdania, bo uważam, że każde rozwiązanie jest niestety czy mogę coś powiedzieć? Z jakimś tam... Proszę bardzo. Trudno nam dyskutować w
tym momencie, z tego względu, że obowiązek meldunkowy już kilka razy był jak gdyby wprowadzany pod obrady i miał przestać istnieć najpierw chyba w roku poprzednim, zostało to przeniesione, teraz w kolejnym i na dobrą sprawę nie mamy podstaw, żeby powiedzieć, jak tak naprawdę w tej chwili stan na chwilę obecną jest taki, że obowiązuje do 2016. Czy będzie obowiązywał dalej? To jest dość duży problem, więc trudno nam tutaj dyskutować. Pan Wójt, ale proszę Państwa, trzeba wniknąć w to, dlaczego ten został odroczony. Dlatego, że nie jesteśmy przygotowani państwo polskie do zmiany dowodów osobistych. I dlatego to wymusiła sytuacja, bo gdyby nie to, to by było weszło dawno. Jedno słowo. Pan tylko tyle, że stok zdobył złoty medal. O! Ja mam pytanie do uzasadnienia. Stok zdobył złoty. Ale mam prośbę, pan radny. Uzasadnienie tutaj zarządu jest takie, że projekt nowej ordynacji wyborczej do rad dzielnic wprowadza zmiany, między innymi zniesienie posiadania wymeldowania na obszarze danej dzielnicy. Ale to zameldowanie osób, które kandydują. O mieszkańców. Czyli w tym momencie chodzi o to, żeby był mieszkaniec z Krakowa, niekoniecznie z dzielnicy, prawda? Chodzi o czynne prawo, niewierne wyborcze, bo czynne. Czyli mieszkaniec z Krakowa będzie mógł do Rady Dzielnicy 16 z Krakowa. Ja jestem na przykład mieszkaniec z Łodzi, może startować do Rady Miasta Krakowa? Nie. Dlaczego na przykład miesza się te dzielnice? Tak, ja jestem absolutnie przeciwny. Jeżeli ktoś mieszka na terytorium danej dzielnicy, reprezentuje tą dzielnicę, a jeżeli jest z innej dzielnicy, dlaczego? Jaka jest gwarancja, że będzie dobrym gospodarzem na nieswoim terenie? Ale ja się zgadzam z panem radnym. Ja chciałbym teraz. No to rozumiem, że teraz pan prowadzi. Proszę państwa, ale musimy wiedzieć jednej rzeczy, a jak jest posłami. Jest z Łodzi, zameldowany w Łodzi, a startuje z Gdańska, tak jak Miller na przykład z Łodzi, a w Gdańsku startował, poseł się dostał. No ale dlaczego on dba o teren w Łodzi, bo ma biuro poselskie w Łodzi, a ten biuro poselskie? A samoobrony, skąd zaczął? Szanowni Państwo, wracamy do dzielnicy. Samoobrony, Miller, skąd zaczął? Ale mam prośbę. Jeszcze z innego okresu. Ale mam prośbę. Wracamy do Krakowa i wracamy do dzielnicy 16. Bo wydaje mi się, że wybory do parlamentu to może nie nasza rada. Ja też mam pewne wątpliwości, że może być sytuacja taka, że jeżeli ktoś z mieszkańców będzie na tyle sprytny, tak mówiąc w cudzysłowie, i poprzegląda na przykład listy wyborcze z poszczególnych okręgach z poprzednich kadencji, to może dojść do takiego wniosku, że na danym terenie jest, że tak powiem, mała liczba ludzi aktywnych społecznie, które chce się zająć pracą samorządową. I tak faktycznie jest, bo nieraz były dodatkowe wybory lub był mandat, jedna osoba kandydowała i bez wyborów dostawała się danego gremium. I wtedy faktycznie może jak gdyby z zupełnie innego rejonu miasta wskoczyć na to miejsce innej dzielnicy. I to jest ten minus. Ale z drugiej strony zastanówmy się tak, jeżeli w danym okręgu będzie kilku kandydatów i będzie startował pan X, który mieszka na Brzeguszkach, i pani Y, która mieszka na terenie Mieńczyc, to mieszkańcy generalnie powinni zdecydować o tym, Ja przepraszam, bo tutaj kolej pan Jarosz czeka. Pan Jarosz czeka, paragrafy, w którym zostało to zapisane, bo uzasadnieniem jest to tak ogólnie. Który to jest paragraf, bo ja tu w tym paragrafie 5 czytam zupełnie coś innego. Prawo wybieralności, wierne prawo wyborcze przysługuje osobie mającej prawo wybierania do rady dzielnicy. Czyli nie ma tu możliwości, żeby ktokolwiek spoza rady, spoza terenu dzielnicy kandydował. Paragraf 5. Bo ja jeszcze chciałbym bardziej jeszcze uściślić. Ale to jest pierwsze. Musi się znaleźć na liście osób, które mają uprawnienia do głosowania. I faktycznie, na przykład na mnie nie może głosować osoba, która zamieszkuje na tych Brzeguszkach, będąc przy tym, prawda? Ale ja mogę iść startować
To jest taka różnica, panie radny, że w momencie, kiedy mówimy o kandydatach, to mówimy o pewnych zasadach obowiązujących na terenie całego miasta, a jeżeli mówimy o głosowaniu w konkretnej dzielnicy, to trzymamy się konkretnej dzielnicy. Poproszę pan radny. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz tylko przypomnieć państwu, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, bo pan przewodniczący kandydował, to wie. Proszę państwa, do rady miasta cały czas tak było, że można było kandydować do każdej dzielnicy. Nieważne, że jestem z Wieńczyc, mogłem kandydować do Podłużu i tak dalej. Tak było, będzie, no więc właśnie, więc oni chcieli to zrównać. I ja uważam, że to wcale nie jest żaden problem. Można było, ja mieszkam w Wieńczycach, mogłem kandydować w Podłużu. Ktoś z Podłuża mógł kandydować tu, a ludzie decydują o tym. I tak samo chcieli to zrównać i tyle. Najpierw pan. Tylko różnica jest taka, że jak ktoś kandyduje do rady miasta, ma się zajmować całym miastem, także nie ma znaczenia, z której części kandyduje, bo ma się zajmować całym miastem. Natomiast niestety wśród osób, które kandydują, jest granie nazwiskami, jest granie różnymi ludźmi. I ja uważam, że osoba z dzielnicy powinna mieć tylko prawo do kandydowania tego miasta. A radny Adam. Bardzo się dziękuję. Błyskawicznie podjęliście decyzję, że powiecie to tak. To jest chciałbym. Zgadzam się z głosem radnego Szewczykajna, ale że uważam, to jednak uważam, że w obrębie dzielnicy ok, ale tak jak mówię, nie ma w Radzie Miasta na przykład mieszkańca, nie wiem, Głogoczowa, Kutna, Stargardu Szczecińskiego i tym podobne, tylko są mieszkańcy Krakowa. Tak samo jednak w dzielnicy powinni być niekoniecznie z tego samego osiedla, ale jednak w dzielnicy i popieram również to stanowisko. Tak jest, to jest właściwe porównanie. Ja słucham. Nie ja przygotowywałem ten projekt uchwały, także. Przepraszam, nie mówię o projekcie statutu. Koordynacji wyborczej, przepraszam. Dobre. Proszę, przepraszam, pan ja mam jeszcze akurat taką prośbę, czy nie, taki pomysł, żeby w koordynacji wyborczej wykreślić obowiązek ciszy wyborczej. No, to jest dobrze, rzeczywiście. Naprawdę, no, może byśmy poszli, bo obowiązuje 24 godziny prawie wcześniej, cisza wyborcza. Akurat możemy, nie wiem, spróbować tak samo do dzielnicy. Ciszy wyborczej. Tak mój projekt. Ale odnośnie, przepraszam, cisza wyborcza, przepraszam, właśnie tutaj jest, nie było. Ale mam prośbę, nie było i był problem. Nie było. Bo część osób zarzucała, że ci, którzy startowali i tu, i tu, mieli wtedy problem, albo inaczej, mieli to szczęście roznosić lotki nawet w dniu wyborów. Także, ale tutaj pan radny, proszę bardzo. Nie formalnie nie było, ale tak naprawdę była, kiedy się odbywały wybory do Rady Miasta i dzielnicy, bo wtedy już było ryzyko. Raz, kiedy był osobny, okazało się, że faktycznie nie był. No i pytanie, czy to się w ogóle da rozdzielić? No właśnie, teraz to będzie problem. Bo ktoś zadzwoni na policję, że tu jakiś kandydat do Rady Miasta kandyduje, a się okazuje, no, czy kandyduje, a się okazuje, że to ale radny, ale nie radny, to radny, ale nie ktoś do dzielnicy. Nie jest co do tego ma prawo. Szanowni państwo, jeszcze jest zniesiony obowiązek podpisu, prawda? Tak, to jest jeszcze nie. Pan radny Jarosz. Jest tam paragraf 9, który powołuje dzielnicowe komisje wyborcze oddzielną dla każdej dzielnicy. I uważam, że jest to zupełnie niepotrzebny wydatek, bo należy powołać jedną miejską komisję wyborczą do spraw dzielnic. I tam niech kandydaci się rejestrują na Placu Wszystkich Świętych, a nie powoływać 18 komisji wyborczych, które no, kosztują dosyć sporo. Ale samo osoby będzie potrzebne, co nie tyle, a o wiele kolejka, ale o wiele pan logistycznie, żeby wszyscy przyjechali, tam będzie trudno. Wydaje mi się, że chodzi o to, żeby dzielnice, za przeproszeniem, były blisko mieszkańców. I tutaj moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. Mimo, że może oszczędność, wie pan co, ja bym powiedział tak, dla oszczędności to może w ogóle dzielnic nie być, prawda? Wtedy będą oszczędności. Może nie być Rady Miasta, może być prezydent i będzie wtedy tylko prezydent, będzie jedna osoba i nie będzie tych organów. Można tak zrobić. Ale pytanie, czy o to nam chodzi, żeby demokracja, czyli obywatele mieli możliwość podejmowania tutaj, czy wpływu na decyzje, które dotyczą ich bezpośrednio, mieli wpływ czy nie? To pan widzę tutaj zamach na demokrację. No, to jestem zdziwiony. No, w ten sposób. No, tak, no bo oddalamy od mieszkańców, jest oddalamy, zamiast decentralizować, to centralizujemy. No, ale nie miejsce, gdzie się rejestrują
jednej komisji. No pan się rejestrował. Ale jest 8 okręgów. Przepraszam, 8 okręgów wyborczych jest, ale partia to jest. Ale jest to jednak podzielone na 8 okręgów. Jest ta partia, rejestruje się listy, to jest jedna, nikt nie robi tego osobiście. A tutaj są wybory bezpośrednie, czyli każdy musi tutaj przyjść, będzie po 10 z każdego okręgu 21, 20, no, może być teraz jeszcze więcej, prawda? Znaczy, jest takie, a w takim razie co jeszcze dalej? Obwodowe komisje wyborcze, specjalne, dzielnicowe, świadcie dzielnic. Czy może być ta sama komisja? Ja myślę, że ja to im nie rozstrzygnę. Przeprowadza głosowanie na prezydenta miasta i do rady miasta. Bo część osób, zwykle połowa osób nie idzie głosować do tej drugiej komisji. To znaczy, to jest kwestia informacyjna. Ale tutaj, ja wiem, ja rozumiem, czyli to, co by pan chciał zmienić, to jest ordynacja wyborcza, ale do gmin, tak, ustawa o samorządzie terytorialnym. Ja mam jedno pytanie, czy my mamy składać nasze wnioski, czy my opiniujemy pozytywnie albo negatywnie? Możemy do tej naszej uchwały wprowadzić również pewne poprawki czy uwagi. I to jest dlatego przesłane wcześniej, że Państwo mieli się z tym zapoznać. Ewentualnie Państwa uwagi możemy tutaj przegłosować i jako stanowisko Rady podać dalej. Nie ukrywam, że to dzisiaj musimy zrobić, bo to dzisiaj jest czas. I dlatego ja poprosiłem Panią Małgosię, żeby wszystkim Państwu dała to wcześniej, żeby każdy się z tym zapoznał. Może najpierw Pan Radny wszystkich głosów. No proszę bardzo, Pan. No taką wątpliwość jeszcze odnośnie wymogu zbierania podpisów, ponieważ była to no, forma jakiejś weryfikacji wstępnej. Zdarzało się tak, że przychodził ktoś i miał problemy z liczbą tych podpisów. Po weryfikacji okazywało się, że opada 5 i już się nie mógł zgłosić, bo mu brakowało. Czyli jaki był problem ze zbieraniem tych podpisów. Różnie chyba było. Po prostu niektórzy mieli problem ze zbieraniem tych podpisów. Jakaś tam weryfikacja była na gorąco. Zastanawiam się, czy jest to zasadne, czy nie powinien takiego podtrzymać. Żeby podtrzymać zbieranie podpisów, tak? To co utrudni. Do paragrafu 32 dopisać punkt 5. Zgłoszenie kandydata powinno być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców zamieszkałych w danym okręgu. Tak jak było w poprzedniej ordynacji, to był paragraf 25. 205 podpisów. No, tak szczerze mówiąc, no jest to dla jednych trochę podzielnie, dla drugich to jest złożone przez znajomych. Potem się czasami okazuje, że dana osoba nawet tych 25 głosów nie otrzymuje, bo można złożyć podpisy dla kilku razy. Także były takie przypadki faktycznie, że była to weryfikacja z tego względu, że niektórzy podchodzili do zbierania podpisów, tak powiem, dość nierozważnie, niepoważnie, bo natrafili nazwiska i potem dopisywali PESEL. Zdarzyło się, że zostały weryfikowane, zmyślają po prostu pewne dane. Były takie przypadki, ale nie pamiętam, że system wyłapywał. Ale to jest argument bardzo tam przyjdzie, ale nikt tego nie sprawdzał. Podpisy są weryfikowane, czy... Oczywiście. To znaczy, oni się sprawdzaliśmy tylko, czy te PESEL-e istnieją. Jest 11 w tyle sprawdzaliśmy. Wiem, bo ja rejestrowałem listę. Tyle. Nie, czy jest sprawdziliśmy, to 11, jak nie był, jak u błąd, to odrzucaliście. Jak był błąd PESEL-u, poprawiane było i 11 przeciwła. Dziewczyna jest ok. No jak było 13, to jest nie ok. Taka weryfikacja. Pan radny jest za zniesieniem. Panie radny, rozumiem, że nie jest pan pewien, czy nie są sprawdzane, bo może być problemy. Proszę Państwa, ja złożyłam na dzień niepodległości swoją opinię. Ale odnośnie tego projektu, ale mam prośbę, okej?
Panowie porozmawiacie się w kuluarach. Dobrze? Pani Nadurska, bardzo proszę. Mam właśnie pismo na dziennik podawczy odnośnie mojej opinii dla projektu zmiany ordynacji wyborczej w wyborach do rad dzielnic Krakowa. Warunki. Oczywiście po analizie spełnia oczekiwania wyborców, przyczynia się do wzrostu liczby wyborców w nadchodzących wyborach. A. Możliwość udzielania pełnomocnictwa do głosowania. Kandydować można bez obowiązku zbierania podpisów wyborców w danym okręgu wyborczym. Uwagi i opinie, konsultacji z mieszkańcami pozwolą na dokonanie weryfikacji ordynacji wyborczej. Tu miałam taką jeszcze uwagę. Obowiązek zameldowania kandydatów na radnego na terenie dzielnicy nie jest równoznaczny z obowiązkiem jego zameldowania. A. Wymóg stałego zameldowania kandydata na radnego w danej dzielnicy co najmniej na pół roku przed wyborami. Radna dzielnicy pozytywnie opiniuje projekt nowej ordynacji wyborczej do rad dzielnicy. To pismo złożyło. Tutaj pan radny Szewczyk. Ja proszę o 5 minut przerwy na złożenie poprawki. Na poprawki. Na przygotowanie. Poproszę 5 minut przerwy na przygotowanie. Przepraszam, zanim ogłoszę przerwę, bo żeby było jasne. Do końca. Ja przepraszam. Do końca. Myślę, że zrobię przerwę, jak będą już jakieś poprawki, bo będziemy musieli te poprawki przegłosować, prawda? Także proszę się zastanowić, pan radny Jarosz teraz. Punkt 22, paragraf 22, punkt 2. Paragraf 22, punkt 2. Ale nie słyszę. Paragraf. Ale ciszej. No proszę. Paragraf 22, punkt 2, który wprowadza odstępstwa od normy przedstawicielstwa, o której mowa w punkcie pierwszym, nie mogą przekraczać 50%. I tutaj wielu radnych w dzielnicach uważa, że jest to no, za duży procent, bo poprzednio było 20%. Bo to jest w stanie zmienić cały okręg wyborczy. No, jak można zmieniać do 50%, no, to właściwie można zmienić połowę okręgu. Także tutaj radni uznają, po dyskusjach z radnymi z innych dzielnic, że jednak jest to za duża możliwość zmiany okręgu wyborczego i tak jak było w poprzedniej ordynacji 20%, to należy to utrzymać jak w poprzedniej ordynacji. To był punkt, to był paragraf 26 w poprzedniej ordynacji. Teraz mówimy o paragrafie 22, punkt 2. To jest za duża możliwość manipulowania okręgami wyborczymi. Tak, tylko czy to nie jest przypadkiem spowodowane tym, że jest coraz większe zagęszczenie zamieszkania? Bo choćby nawet kwestia Okulickiego, tam podejrzewam, że dwa bloki to już jest jeden, to jest dwa okręgi. Ale czego się boimy? Jeśli nie mieści 21 okręgów, na przykład nie wiem, 80-tysięcznej dzielnicy, co może być zaraz się stać w Czyżynach, gdzie wybudują kolejne kilkanaście bloków na 12 tysięcy ludzi. Co się wtedy stanie z okręgami? One będą musiały spuchnąć albo zrobić 25 lat. A nie mogą. A nie mogą. Po tej chwili, ja nie wiem, teraz tak to mówię. 6 tysięcy, tak? 3 tysiące. Natomiast tutaj podejrzewam, że chodzi o to, że gęstość zaludnienia zwiększa się drastycznie. Sama kwestia Okulickiego to jest. To jest podejrzewam. Ale zmieniają się. Ale ludzie przyjeżdżają. Nie rożą się. Ci urodzeni gdzie indziej przyjeżdżają do tej niewielkiej wiosce, będzie ich jeszcze bardzo podatku. Jeszcze pan radny Jarosz. Tak, jeszcze jeden paragraf, paragraf 32, punkt 8, który proponuje w nowej ordynacji. Fakt poparcia kandydatury oraz zawarcia koalicji powinien być potwierdzony pisemnie przez właściwe statutowo organy partii lub organizacji społecznej. I tutaj jest dyskusja w ten sposób, że po pierwsze ja bym jednak proponował, że organ partii zarejestrowany zgodnie z ustawą o partiach politycznych
bo ktoś ogłasza się, że jest partią, a jest to zarejestrowane no, w jakiejś grupie politycznej. I druga, dlaczego w jednej organizacji społecznej, jak może być u różnych organizacji społecznych, bo ktoś może być popaść w kilku organizacji społecznych. I tutaj też trzeba by wprowadzić takich, którzy mają wszędzie legitymację, no. Nie, ale tu też trzeba by wprowadzić to zastrzeżenie, że organizacja zarejestrowana zgodnie z ustawą stowarzyszenia, bo może być organizacja niezarejestrowana zgodnie z ustawą stowarzyszenia. I to też jest. Pani radna Grzegorze, proszę bardzo. Przepraszam, chodziło o te listy, że muszą być zarejestrowane razem z stowarzyszeniem. Poparcie danego stowarzyszenia i partii. Może to być taka sytuacja, że jest na przykład partia PSL i jest na przykład Towarzystwo Przyjaciół Dębałowa. I żeby ktoś mógł sobie umieścić taki znaczek, musi mieć adnotację z jednego i z drugiego. Musi być oficjalne potwierdzenie zawarcia jak gdyby koalicji pomiędzy tymi dwoma tak różnymi podmiotami. Czy ktoś nie wziął wszystkie legitymacji, całego okresu swojego życia? Możliwe to poparcie kilku organizacji społecznych. A mogą być takie, które się... Ale to pan musi sobie napisać na ulotce. Są względy techniczne. Na ulotce, a tutaj to... Bo jak ja bym miał poparcie PiSu i Platformy, to nie wiem, kto by na mnie głosował. Że dana partia będzie wchodziła w taką szeroką koalicję z kilkoma stowarzyszeniami. Raczej statutowo się nic nie zgodzi do takiej rzeczy, żeby tych członków nie było za dużo, prawda? Bo żeby oni by wybrali, więc jeżeli będzie wchodzić, to z jakimś jednym stowarzyszeniem. A jeżeli popiera pana ktoś inny, to na ulotce pan może sobie wypisać. No, bez żadnych konsekwencji, bo tego nikt nie sprawdza, co pan chce. Nie, podziałem się jakaś moralna. No nie, bez konsekwencji takich dla osób, żeby... Ja nie napiszę, że jestem inżynierem. Żeby nie przesłuchać na od gimnastyki. Proszę bardzo. Jeszcze pan Jarosz, bardzo tutaj pracowity. Paragraf 45. Jeszcze 45. Punkt 5. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu do tego przeznaczonej. W wypadku odmowy członek komisji odnotowuje ten fakt w rubryce. Jest tutaj, uważam, że tu nie powinien być tylko pojedynczy członek komisji, ale członkowie komisji odnotowują ten fakt i potwierdzają własnymi podpisami, przynajmniej parafami. Przewodniczący to robi. Myślę sobie, że jednoosobowo tutaj no, nie za bardzo dużą możliwość nadużycia. Jedna osoba może. To pani jedna osoba. Ja nie mam pracowania. No, ja natomiast przyjmuje zgłoszenie jeden członek komisji. Natomiast rejestracja kandydata odbywa się przez komisję. Więc to komisja decyduje, a członek komisji tylko zaznacza, że pan odmawia złożenia podpisu. I komisja o tym decyduje, czy jest pan zarejestrowany, czy nie jest pan zarejestrowany. Dostał kartę, a odmawiał potwierdzenia podpisu. Przepraszam, pan Jarosz ma jeszcze jeden. Przygotował się pan Jarosz do tego projektu. Paragraf 77. Wygaśnięcie mandatu członka rady następuje, jest uwymienione kilka możliwości. Który paragraf? Paragraf 77. Jest kilka możliwości i proponuję dodać punkt 7. Nieobecność w pracach rady przez 6 miesięcy. O, właśnie. O, jak mi się to powiem. O, przynajmniej jedno pan przewodniczący poprze. Ale nie 3 miesiące, jak nie pracuje, nie bardzo można umieścić, bo jednak są sytuacje losowe. Ja nie mówię o sytuacjach, że ktoś wyjeżdża Ale bez...
Panie Janie, ja poproszę do Pani Ewa Koszkowicza. Jeżeli wybór następuje głosem społecznym, to odwołanie nie może być głosem rady. Czyli my nie możemy, że tak powiem, odwołać kogoś, kogo ludzie wybrali. My wybieramy na przykład przewodniczącego. Tam zastępcy i może tak, i rada może odwołać, ale ja nie mogę Pana odwołać, ani cały zarząd też Pana nie wybiera. Nie, nie chcę podawać nazwiska, przytaczać nazwiska radnej z pewnego okręgu, która sobie pojechała w całej kadencji przez dwa lata i tu nie było, więc o kim mowa, no to radni wiedzą. Dzięki. A mowa ja to jest no jest to opcja. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie, prawda, panie radzie? Jest paragraf następny. Odwołanie stwierdza Rada Dzielnicy we wszystkich tych przypadkach, jakie są podane. W przypadku. I stwierdza Rada Dzielnicy, to jest punkt trzeci. Pisemnego zrzeczenia. Wyjaśnięcie mandatu członka Rady w wypadkach określonych punkt 1.5 i tu bym proponował jednak dodać też najpoczęcie, czyli 7. Ma obowiązek stwierdzić Rada Dzielnicy w drodze uchwały w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji. To jest punkt. Ja myślę, że przegłosujmy ten. Ja nie chcę zebrać. Najpierw Pan musi to wszystko zebrać, to co Pan chce przegłosowywać, bo to Państwo przygotowują poprawki, nie ja, bo ja przygotowałem projekt uchwały, a Państwo jak chcecie go poprawiać, to macie takie prawo, ogłaszam 5 minut przerwy, może przepraszam 10, bo to jest nierealne, żeby tyle uwag pisać na jeden. 10 minut przerwy. Wznawiamy obrady 29 sesji. Ale proszę Państwa, już powiadam mi to, co by zrobić. Kto będzie oceniał, czy argument, gdy Pan powie o staty, na opiekować się starszą osobą, a ktoś pojechał do pracy na saksach? No, kto będzie to oceniał? To jest ustanowienie, a co nie. Panie Radny. Rada w następnym punkcie. Ale ja, jeśli nie ma obrzeju, to nie dostaje diety. No jaki to problem? No, dlatego ja mówię, ale to jest bardzo... Dobra, będziemy głosować. Szanowni Państwo. Nie jest, jest przez przewodniczącego reprezentowany. Każdy okręg jest przez przewodniczącego. Przewodniczący zarząd odpowiada za całość. Tak, jeśli nie ma rady. Postaram się, żeby się radni nie wstydzili za przewodniczącego. Dobra. Szanowni Państwo. Ja nie wiem. Przechodzimy do... Przyjmowanie poprawek. Szanowni Państwo, mamy poprawek 3. Każdą będziemy głosować osobno, dlatego że uważam, że to nie ma znaczenia, czy jedna, czy dwie, czy trzy przejdą. No, może przejść z wszystkimi, a może przejść z dwoma, może przejść z żadną. Może być różnie. W każdym bądź razie tak. Pierwsza poprawka. Konkretnie kupuje się projekt zarządu numer 230, dotyczy opinii projektu ordynacji wyborczej do rad dzielnicy. I tutaj nie wiem, czy pod warunkiem przyjęcia następujących poprawek, bo to warunek, jeżeli się nie spełni, to wtedy co? Jest negatywna opinia? Znaczy, pod warunkiem nie przyjmie wszystkich, tylko... Warunkowanie jest moim zdaniem niedobre. I wnioskuję o wprowadzenie może. Bo co to znaczy warunkowanie? Bo mogą być przyjęte uwagi, a mogą być nieprzyjęte. Jeżeli nie będą przyjęte, to wtedy rozumiem, że powinna być nasza negatywna opinia. A ja jestem za tym, że większość dużo dobrego daje to i nie chciałbym przekreślać, że tak powiem, całego projektu uchwały przez to, że się nie wprowadzi dwóch. Ja całkowicie się zgadzam z Panem Przewodniczącym. Proszę bardzo. Coś brawo. Wielki kos. Nie. Nie sam. Bo Pan Przewodniczący mi obiecał, że będą pieniążki na moją. Ale tak w kolorach było tak. Słyszałeś, Marku? To jest. Powiedział Pan to, Panie Radny, publicznie i nie powiedział Pan, że to jest żart. Nie, to jest żart. Proszę głośno powiedzieć, że to jest żart. Proszę Państwa, oczywiście to jest żart. To wszyscy się uśmiechają. Ale nikt nie powiedział, że to jest żart. Proszę takich żartów nie używać publicznie, dobrze? To jest żart. Ale ja nie mam tego samego poczucia. W takim razie przepraszam za to. Ale nie ma się co tłumaczyć. Tak słyszeliśmy. No właśnie. I każdy wyniesie stąd to, co chce. Dobra. Czyli ja tutaj mam pytanie. Bo warunkowanie jest to moim zdaniem tutaj niedobre stwierdzenie, aczkolwiek nie ja pisałem poprawkę. Ja nie chciałbym, żeby
uchwała przyszła, jeżeli nie będą nasze prawo wydawane. Czyli jednak warunkuje, dobra. Czyli ja tutaj muszę jednak inne zdanie będę miał. W momencie. Okej, okay. Czyli tak. Pod warunkiem przyjęcia następujących poprawek, bo rozumiem, że jeżeli jedna z tych poprawek będzie przyjęta, a druga nie, to co wtedy? Nie, głosujemy po kolei poprawki. Ale jeżeli nie będą przyjęte? Może być jedna przyjęta, następujących, czyli tych, które przyjmiemy. Może któraś poprawka odpaść. Pierwsza poprawka, którą będziemy głosować, brzmi: utrzymanie obowiązku meldunkowego na terenie danej dzielnicy dotyczy kandydatów do rady dzielnicy. Czyli każdy kandydat powinien być bierne prawo wyborcze w tym domu. Proszę bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego? Proszę bardzo. Policzone, tak? Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Przy jednym wstrzymującym. Czyli poprawka przeszła. Krzyżyk. Druga. Utrzymanie obowiązku zebrania 25 podpisów mieszkańców z danego okręgu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? A kto wstrzymał się od głosu? Nie lubię chodzić, ale do co? Przeszła poprawka. Trzeba będzie pani Tereso chodzić. To jest tylko opinia rady. Trzecie. Uwaga, wygaśnięcie mandatu radnego i to będzie tak. Dopisanie w paragrafie 77 dodaje się nieobecność, punkt 7. Nieobecność w pracach rady przez 6 miesięcy bez zawiadomienia rady o przyczynach. Tu tyle jest. Wygaśnięcie mandatu. Nieobecność w pracach rady przez 6 miesięcy bez zawiadomienia rady o przyczynach. Czyli rozumiem, że jak będzie podana przyczyna, to nie będzie tematu. Przyczynę wyjechałem do pracy. No to jak pan szczerze pije. No i nic. Dobra. Głosujemy, przepraszam, głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Tak? Kto jest przeciw? Tak, to dziecięka. Jednym głosem. Kto wstrzymał się od głosu? Przy jednym wstrzymującym się? Czyli 8-11. Ale wrzucane zostało, tak? Ale czy to w ogóle dobre byłoby z Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania nad całym projektem uchwały. Łącznie z tymi poprawkami. Kto z pań i panów radnych? Moje pytanie. Jaka będzie treść uchwały? To treść uchwały będzie. Oprócz tej uchwały. Odnosi się pozytywnie pod warunkiem uwzględnienia przypadków. Tak, będzie. Naprawdę to jest taki kazus w tym momencie, bo odczytując to z drugiej strony, rada, jeżeli inne gremium, które będzie sprawdzać, jak głosowały dzielnice, będzie patrzeć, jest pozytywna czy negatywna opinia. Jeżeli nie uwzględnia opinii jednej tej poprawki, to znaczy, że nasza opinia jest negatywna o całym. Naszą opinię mogą wziąć pod uwagę albo nie. To możemy napisać, że warunkuje, jeżeli żadnej z nich nie przyjmą. Jeżeli coś z tego dobrego będzie, ktoś odczyta z dobro, to wprowadza. To jest tylko zwracanie uwagi. Ja myślę, że tutaj zwrócenie uwagi. To powinno być. Ja nie przecenię tej roli w tym momencie. Moim zdaniem ważne jest co? Ważne jest to, że zwracamy uwagę na te dwie kwestie istotne naszych zdaniem. To
okno, które powinno być na... Proszę, pani Małgosia chciała jeszcze powiedzieć tutaj organizacyjnie, tak? Tak. Czy to koresponduje z naszą, z naszym uzasadnieniem? Aha, że uzasadnienie, tak? Czyli nie będziemy musieli jeszcze poprawić naszą uzasadnienie. To znaczy... Ja myślę, że chyba by było... Trzeba mnie nowe w ogóle wykreślić. To uzasadnienie w ogóle bo wtedy uzasadnienie się nie... Było, uzasadnienie było do projektu. Niekoniecznie musimy dawać z uchwałą, więc no ja proponuję na tym etapie po przyjęciu tych poprawek. Czyli poprawki jakby de facto pokazują, ja że my tutaj poprawiamy... protokole, dobra. Że... Okej, okay, wykreślamy uzasadnienie. Zostawiamy tylko nasze dwie uwagi do tego całego projektu. Dobra? Dwie uwagi. Będzie bez uzasadnienia. Będzie bez uzasadnienia. Przekazany do miasta, no bo uzasadnienie dla państwa. Okej. Okay. Czy ktoś ma do tego uwagi? Nie ma. Tak? To przechodzimy, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pani, panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden. Kto wstrzymał się od głosu? Przy dwóch wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 przyjęła projekt uchwały w sprawie opinii ordynacji do ordynacji wyborczej do Rad Dzielnicy. Czyli co? Tak. Przechodzimy do kolejnego.